Decyzja o obniżeniu ratingu dla Polski z A- do 3B, przez agencję ratingową Standard Poor's była kolejnym policzkiem wymierzonym w polskiego inwestora, w polską giełdę i w posiadaczy kredytów walutowych, szczególnie we franku szwajcarskim dolarze czy euro. Obserwujemy od dłuższego czasu osłabiającą się naszą rodzimą walutę, co na szczęście dla posiadaczy fizycznego złota przekłada się na stabilne wzrost tej wartości, szczególnie w początkowych tygodniach bieżących. Roku. W długim horyzoncie czasowym złoto zawsze e, pokazywało, że jest doskonałym uzupełnieniem e, każdego portfela. E, I warto fizyczny kurszec posiadać jako jeden z elementów e, portfela aktywów. Natomiast jeżeli chodzi o rokowania odnośnie naszej giełdy, m, słabości bądź też umocnienia się polskiego złotego względem e, głównych walut, to tak naprawdę to decydujące będą e, pojedyncze elementy, jak chociażby kwestia programu 500+, e, kwestia podatku od e, obrotowego od e, galerii handlowych. E, to jest e, kwestia dalszego postrzegania polskiego rynku, polskiej giełdy przez inwestora zagranicznego, co w kontekście obniżonego ratingu oczywiście wyhamowuje decyzje inwestycyjne, jeżeli chodzi o inwestora zagranicznego, który wkracza na polski parkiet. Z punktu widzenia posiadaczy złota, obserwujemy od dłuższego czasu, zarówno na świecie, zwiększający się popyt na fizyczny kruszec i całkowite już oderwanie się fizycznego złota od złota, które jest dzisiaj notowane na giełdzie towarowej, chociażby Comex. I myślę, że ta sytuacja będzie trwała również w roku bieżącym. Natomiast z punktu widzenia posiadacza złota e, każdy moment na to, żeby ten portfel uzupełnić jest e, właściwa, dlatego że tu znaczenie ma cel. Celem jest zabezpieczenie części naszych aktywów w kontekście chociażby dość dużych zawirowań i niepokojów na rynku giełdowym.